przy telefonie Piotr Wit. Witam panie redaktorze, witam państwa. W ogrodzie luksemburskim zakwitły już żonkile, w żardę o tej forsycie i magnolie, w parku Bitszowo hiacynty i klematysy, i nigdy oczy paryżanek nie były piękniejsze jak obecnej wiosny. Dół twarzy obywa się teraz bez makijażu, jest niewidoczny pod maską sanitarną. Czoła się przecież nie maluje, cały wyraz koncentruje się w oczach. Wystarczy podkreślić rzęsy i brwi. Oczy paryżanek coraz częściej wyrażają jednak znużenie. Wśród nich oczy paryskich Polek. O, wiosna byłaby piękna w Europie, w Paryżu, gdyby nic nie przeszkadzało. A zwłaszcza, gdyby Polska nie przeszkadzała. W ubiegłym tygodniu Jacques Attali przypomniał o polskich zbrodniach w czasie II wojny. Potwierdzając tezę artykułu New Yorkera, znany ekonomista stwierdził: tak, wysocy funkcjonariusze polscy pomagali Niemcom w masakrowaniu milionów Żydów i innych. Wypowiedź byłego doradcy politycznego prezydenta Mitterranda ma duży ciężar gatunkowy. Polscy internauci oburzają się. Internauta Obserwator, cytowany przez portal W Polityce, podejrzewa znanego ekonomistę o, jak pisze dowcipnie, Altmaiera. Internauta Arslonga twierdzi: Attali to ignorant, który wie o okupacji w Polsce to, co nakłamali Kosiński, Gross, Grabowski. Inni również oskarżają Attalego o kłamstwo. Ja pragnę wziąć go w obronę. Naturalnie, że kłamstwo New Yorkera to jest kłamstwo bezwstydne, kłamstwo plugawe. Nic nie usprawiedliwia autora tego cynicznego kłamstwa, ani tego, który się pod nim podpisuje. Istnieją jednak okoliczności, które go tłumaczą. Nie, panowie internauci się mylą. Komentator polityczny i ekonomiczny uważnie słuchany we Francji nie ma Alzheimera. Nie, bankier Attali, udziałowiec banku Goldman Sachs i właściciel własnego banku, nie jest ignorantem, on wie, co mówi. Opiera się na świadectwach Kosińskiego, Grossa, Grabowskiego. A komu, przepraszam, ma wierzyć, jeżeli nie samym Polakom? Publicysta, zabierając głos, ma obowiązek weryfikacji swoich źródeł. Polacy przecież też mogą kłamać, zwłaszcza tacy Polacy. Znacie taką przyśpiewkę ludową na Mazowszu? O Jezu, a cóż to za rodacy? Jeżeli Attali albo jego negry, bo Attali ma fabrykę książek, zweryfikowały, to dowiedziały się, że kolokwia naukowe, na których wspomniani uczeni rozwijali swoje tezy, były organizowane przez Polską Akademię Nauk. Otrzymały więc aprobatę polskiej nauki. Akademia Narodowa cieszy się wciąż we Francji niepodważalnym autorytetem. Kolokwia organizowane były w Paryżu. Bliskość obu akademii narzuca się. Co więcej, Polska Akademia Nauk jest finansowana przez państwo polskie, wyraża politykę historyczną państwa polskiego. Myśmy protestowali. Polonia paryska, Polonia francuska protestowała. Ja protestowałem natychmiast na falach Radia Wnet. W zamian Polska Akademia Nauk anulowała zapowiedziane spotkanie autorskie ze mną. Ale nigdy nie słyszałem, aby rząd polski wszczął jakąś akcję. Kto nie zaprzecza, ten potwierdza. Pan profesor Jan Żaryn zażądał natychmiastowego odwołania dyrektora paryskiej stacji PAN-u. Pan Krzysztof Forycki, dyrektor, o którym mowa, umoczony w aferze, otrzymał inne, dobre rządowe stanowisko w Paryżu. Zresztą jego kadencja w PAN-ie kończyła się. No i na tym sprawa się zakończyła. A przecież poza Grossem i Grabowskim są inni. Bacon, Schneiderman, Martin Gray, czyli Grabowski, zdaje się, autor wspomnień w imieniu wszystkich moich, w polskim przekładzie Wszyscy, których kochałem. Prawdopodobnie nigdy nie istniejący postać zmyślona przez akademika francuskiego Maxa Gallo, ale kto o tym wie? A czy przypominacie sobie to święto państwowe w Polsce, kiedy Olga Tokarczuk otrzymała Nobla za książkę o rzekomych polskich zbrodniach dokonanych na Żydach w XVIII wieku, te gratulacje państwowe, tę ogólną radość, tę dumę wojewodów? Jest we Francji 16 tysięcy bibliotek. I w każdej bibliotece jest książka pani Tokarczuk po francusku. Przekład sfinansowany z funduszów rządowych. Tak, tak, Jacques Attali i wszyscy jemu podobni mają się na co i na kogo powołać.
Jeszcze inna bardzo ważna okoliczność usprawiedliwia jego wystąpienie. Własny, dobrze pojęty interes, ponieważ on sam jest zamieszany w aferę ludobójstwa. Krzyczy: Polacy dopomagali w ludobójstwie, żeby odwrócić uwagę od siebie. Nie, nie chodzi o Żydów, ale o inne ludobójstwo dokonane w Ruandzie w 1994 roku przez plemię Hutu na plemieniu Tutsi. Starsi z radiosłuchaczy może sobie przypominają, ofiarą masakry między kwietniem a lipcem 1994 roku padło 1 000 000 mężczyzn, kobiet, dzieci. Byli zabijani maczetami, siekierami, dzidami, ale także nowoczesną bronią dostarczoną przez Francję. Afera wybuchła w ubiegłym tygodniu, kiedy otwarto archiwa prezydenckie dotyczące tej paskudnej i haniebnej afery. Dokumenty chronione były do tej pory tajemnicą wojskową. Wreszcie Komisja Państwowa ogłosiła raport w ubiegły piątek, 26 marca. Przemysłowcy francuscy dostarczali zbrodniarzom broń za wiedzą i za aprobatą François Mitterranda. Wiedzieliśmy do tej pory o zmarłym prezydencie, że był kłamcą, że był bigamistą, że otaczał się złodziejami, ale żeby był wspólnikiem, by nie rzec instygatorem zbrodni, no to coś nowego. François Mitterrand, stwierdza raport, działał z pełną świadomością sytuacji, z pełnym rozeznaniem. A kto był specjalnym doradcą François Mitterranda, kierownikiem jego kampanii prezydenckiej? Kto go reprezentował na konferencjach międzynarodowych? Jacques Attali, najbliższy człowiek prezydenta, był jego duchem. Mówiono w sferach rządowych, że Attali rządzi Francją zamiast śmiertelnie chorego François Mitterranda. Jeśli by zmarły prezydent został oskarżony o zbrodnię ludobójstwa, to jego najbliższy doradca nie uniknąłby oskarżenia o wspólnictwo w zbrodni. Ale ponieważ Polska przeszkadza bardzo wielu, najlepiej oddalić podejrzenia od siebie, oskarżając Polskę. Tak, Polska przeszkadza, przeszkadza nie od dzisiaj. Wczoraj wyszła z drukarni moja książka zatytułowana właśnie Komu Polska przeszkadza? Kiedy powiedziałem tytuł znajomemu adwokatowi, zawołał: to pewnie będzie w wielu tomach. No nie, 260 stron tylko. Podczas wojny na terenie Watykanu znalazło schronienie 447 Żydów włoskich na czele z wielkim rabinem Rzymu Colim. Liczba 447 jest najbardziej, jak tylko można, oficjalna. Podał ją w 1966 roku Pinchas Lapid, konsul państwa Izrael w Mediolanie. Jestem jak najdalszy od numerologii i kabały i nie dostrzegam bezpośredniego związku tej liczby z amerykańską ustawą 447, uchwaloną 50 lat po opublikowaniu badań historycznych Pinchusa Lapida. W Stanach Zjednoczonych, gdzie numerologia narodziła się i zdobyła ogromną popularność, ta zdumiewająca koincydencja, ten dziwny grymas historii, może wszakże wywrzeć wrażenie. Dlatego część książki przedstawiającą ataki na katolicyzm nazwałem symbolicznie 447. Te ataki stawiają nas przed faktem dokonanym. Jak na nie odpowiedzieć? Proszę Państwa, jeżeli ktoś podejdzie do Was na ulicy i walnie Was w twarz, możecie zatrzymać się i powiedzieć: proszę Pana, pozwolę sobie zauważyć, że Pan się zachowuje nieodpowiednio. Pan w ogóle nie zna zasad savoir-vivre. Powinien Pan przeczytać Jana Kamyczka, Demokratyczny savoir-vivre, a ponieważ nazwał mnie Pan chujem i skurwysynem, polecam Panu również lekturę profesora Doroszewskiego, Zasad poprawnej polszczyzny, lub dzieł profesora Bralczyka. Po takim postawieniu sprawy jest wielka szansa, że otrzymacie następną fangę w nos. Co do mnie, proponuję faktom przeciwstawić fakty. W związku z artykułem New Yorkera i wypowiedzią Jacques'a Attali uczynić dzień 17 kwietnia świętem państwowym w Polsce. 17 kwietnia, wielka data, zapomniana. W 1955 roku Związek Wspólnot Żydowskich we Włoszech proklamował ten dzień świętem wdzięczności za pomoc papieża Piusa XII udzieloną Żydom podczas wojny.
Już raz proponowałem, aby ten dzień święcić. Wracam dzisiaj do tej propozycji wraz z projektem wielkich obchodów. No, można by zacząć w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Kulminacją uroczystości mogłoby być wykonanie 9. symfonii Beethovena na stadionie w Warszawie na pamiątkę koncertu w Rzymie w dniu 26 maja 1955 roku w wykonaniu 94 muzyków żydowskich, którzy zjechali się z 14 krajów świata, aby grać w Rzymie dla papieża. Koncert poprowadził światowej sławy dyrygent Paweł Klecki. Jak obwieszczały plakaty, cytuję, w podzięce dla ogromnego dzieła humanitarnego dokonanego przez jego świątobliwość uratowania wielkiej liczby Żydów podczas II wojny światowej. Wielkiej liczby, którą pan Pinkas Lapid obliczał na 15 do 20 tysięcy osób. Książka, moja książka, Komu Polska przeszkadza, zawiera znacznie więcej na ten i na inne tematy. Składają się na nią części Niemcy, Rosja, Europa, fałszerze. Wydawcą jest wydawnictwo Prohibita, czyli księgarnia Multibook, największa księgarnia prawicowa w Polsce. Zapamiętajcie więc datę, 17 kwietnia. I tą datę zapamiętujemy razem z autorem Piotrem Witem, któremu za kronikę paryską dziękuję i życzę głębokiego przeżywania świąt, a potem radości ze zmartwychwstania. Godzina 8:01, za chwilę serwis informacyjny.